stacja nadawcza Armii Krajowej z Warszawy. W dalszym ciągu Niemcy podpalają miasto. Rejon Wilczej, Kruczej i Wspólnej obrzucany był miataczami ognia oraz ogniem ciężkiej artylerii. Za chwilę usłyszą Państwo przemówienie Jana Stanisława Jankowskiego, wicepremiera i delegata rządu RP na kraj. Niezłomny Twój duch, Warszawo, musi zwyciężyć. Już bliski jest dzień rozstrzygnięcia, dzień naszej wolności, dzień druzgocącej klęski Niemiec, a triumfu Prawa i Sprawiedliwości. Cześć poległym za ojczyznę, cześć walczącym o wolność, niech żyje najjaśniejsza Rzeczpospolita Polska!